Gośka, co ty? Po cesarce nie pozwolą mi rodzić naturalnie. Czy na pewno muszę mieć cesarkę? Zasada raz cesarka, zawsze cesarka już przeszło raczej do lamusa. Obecnie coraz więcej pacjentek rodzi naturalnie po cięciu cesarskim. To, czy pacjentka może podjąć próbę porodu drogami natury, ustala oczywiście lekarz na podstawie wywiadu oraz badań dodatkowych. Bardzo ważna jest przyczyna, z jakiego było wykonywane poprzednio cięcie cesarskie. Jeżeli ta przyczyna nie ustała, jest trwała i cały czas aktualna, wówczas prawdopodobnie takiej pacjentce zaproponowane będzie kolejne cięcie cesarskie. Istotne jest również badanie USG. W jego trakcie sprawdzamy zarówno masę dziecka, jego położenie, ale także szerokość blizny po cięciu cesarskim. W kolejnej ciąży mogą pojawić się dodatkowe, zupełnie inne przyczyny, dla których konieczne jest wykonanie cięcia cesarskiego. Natomiast coraz chętniej zachęcamy pacjentki, u których nie ma wskazań, do prób porodu siłami natury. Oczywiście taki poród wymaga większej uwagi ze strony położników i położnych nadzorujących jego przebieg. Bardzo ważne jest zmotywowanie pacjentki, pozytywne nastawienie, ale także nauczenie się metod walki z bólem oraz odpowiednie przygotowanie do porodu polegające na zapoznaniu się z jego przebiegiem.